Witam serdecznie. Zapraszam Państwa na krótką dyskusję dotyczącą mediów backupowych. Będę starał się dzisiaj porównać z jednej strony data domaina, bardzo szybkie i bezpieczne medium do przechowywania kopii zapasowych, kontra standardowe systemy taśmowe, biblioteki taśmowe oraz systemy dyskowe. To porównanie będzie w kontekście zarówno kosztów, jak też i funkcjonalności, które kryją się za każdym z tych systemów. Ja nazywam się Daniel Olkowski i zajmuję się tworzeniem architektur systemów backupowych. Przejdę od razu do rzeczy i porównam środowisko, w którym mamy 4 terabajty do backupu. Jak będziemy chcieli te dane backupować? No, tak jak wspomniałem, liczba danych produkcyjnych, które chcemy składować, to jest 4 terabajty. Definiujemy jednocześnie, że okres przechowywania tych danych to jest 30 dni. Tyle dni do tyłu zależy nam na przechowywaniu kopii zapasowych. Chcemy mieć po jednej kopii z każdego dnia z ostatnich 30 dni. Codziennie wykonujemy pełen backup, czyli codziennie rzucamy 4 terabajty tych danych. No i chcemy porównać system, oczywiście w kontekście funkcjonalności, ale również w kontekście kosztów, zwrotu z inwestycji, jakkolwiek byśmy nazwali, za okres 3 lat. Co będziemy porównywali? Tutaj jeszcze raz są podane parametry naszego środowiska, które chcemy zabezpieczać. Będziemy porównywali backup i składowanie na trzech rodzajach mediów. Data Domain, to będzie model Data Domain 160, na systemie dyskowym, który za chwilę opiszę, i na systemie taśmowym. Chwilę o Data Domainie. System, który dla nas będzie wystarczający, jest to data domain posiadający 4 terabajty netto przestrzeni, czyli tu już jest takiej przestrzeni na deduplikaty, dlatego że data domain jest po prostu deduplikatorem. Czyli w momencie, kiedy dane wpadają do niego, za chwileczkę pokażę jak, są deduplikowane i począwszy od drugiego backupu, między 1 a 3% danych jest tylko zapisywanych na dyskach, więc wydajność tych dysków, które tu są pod spodem, tak naprawdę nie ma znaczenia. Czyli data domain, zanim zapisuje dane na dyskach, je deduplikuje i bardzo minimalną ilość danych, bardzo minimalna ilość danych jest zapisywana na dyskach, wydajność tych dysków nie ma znaczenia, liczy się tylko i wyłącznie szybkość deduplikacji, czyli szybkość procesora. Jednocześnie data domain zapewnia bezpieczeństwo, architektura nazywa się z angielskiego Data Invariability Architecture. Ja sam mam kłopot, żeby to wypowiedzieć, natomiast sprowadza się do tego, że Avamar po zapisie danych na medium dyskowe odczytuje je ponownie, sprawdza z tymi danymi, które otrzymał przed chwilą z systemu backupowego i dopiero jeżeli stwierdzi, że to są te same dane, dopiero je usuwa z pamięci podręcznej. No, jak widzicie Państwo, to jest to system, który trzyma kopie zapasowe na dyskach, możemy traktować go jako pewnego rodzaju macierz, ale też i deduplikator. Jeżeli popatrzymy na niego z perspektywy macierzy, jest to jedyna macierz na rynku, która weryfikuje dane po zapisie. Dlaczego wystarczy 4 terabajty data domaina, by przechowywać 30 ostatnich kopii środowiska 4-terowego? Pozwolę sobie tutaj szybciutko przejść do moich wyliczeń. Od razu uchylę rąbek tajemnicy. Jeżeli ja mam 120 tera danych, no bo 30 dni po 4 tera, to muszę przechowywać 120 tera danych. Pierwszy backup to jest 35%, już przy pierwszym backupie będzie data domain znajdzie powtarzające się kawałeczki, więc pierwszy backup zajmie około 35% z tych 4 terabajtów danych, czyli to będzie około 1,5 tera, 1,4 tera. Kolejne backupy to średnio będzie 2%, czyli każdy kolejny 2% z tych 4 tera produkcji, tak, z tych produkcji, czyli każdy kolejny backup naszego 4-terowego środowiska zajmie około 80 GB danych. Jeżeli 30 takich backupów dodamy z tym naszym pierwszym backupem, no to mamy pojemność data domaina 3,7 tera. Taki mniej więcej data domain jest nam potrzebny. Od razu powiem, że jak liczyłem pojemność systemu taśmowego, zakładam, że jest to system taśmowy LTO5, który musi przechować 120 tera danych. Pojemność taśmy LTO5 to jest 1,5 tera. Jeżeli uwzględnię kompresję 2 do 1, to pojemność tej taśmy będzie no, dwukrotnie większa, nie 1,5 tera, a 3 tera. Czyli 120 dzieląc na 3 tera pojemność skompresowaną taśmą, potrzebuje, że 40 taśm, 40 slotów. Oczywiście jest to dosyć optymistyczne i to jest dosyć
korzystne wyliczenie dla systemu taśmowego, gdyż nigdy żaden system backupowy nie zapisuje taśm do końca, to bardzo rzadko się zdarza. Realnie te taśmy są zapisywane do 1 tera, wtedy tych slotów byłoby więcej, ale przyjmuję, że 40-slotowy system jest już wystarczający i nie potrzeba tych taśm wynosić do archiwum, do jakiegoś pomieszczenia i przenosić z powrotem, że to już jest, powiedzmy, no, quasi bezobsługowe, tak? Wróćmy do naszego data domaina, bo pokazałem w tym momencie, jakie są potrzebne pojemności systemów, które będę używał. Jak wyliczyłem wcześniej, w przypadku data domaina wystarczy mi 4 tera netto pojemności. Jak ta pojemność netto jest osiągana? Jest to RAID 6, który jest utworzony na 11 dyskach, czyli dwa dyski są dyskami, można powiedzieć, parzystości. Awaria dwóch dysków nie powoduje utraty danych. Dodatkowo, gdyby jeden z tych dysków uległ awarii, mam dysk zapasowy, który normalnie nie uczestniczy w procesie backupu, w procesie odzyskiwania danych i czeka, aż któryś z tych dysków ulegnie awarii, żeby przejąć jego funkcję. Data domaina mogę podłączyć przynajmniej tego, którego Państwo tutaj widzicie, ten, który będzie uwzględniony w naszym porównaniu. Ten data domain może być podłączony zarówno po sieci SAN i wtedy pokazuje się jako biblioteka taśmowa, może być podłączony po sieci LAN. Wówczas ten data domain przyjmuje dane po prostu po współdzielonym dysku, czy to CIFS-ie, czy NFS-ie, czy w systemach Windowsowych, czy Unixowo-Linuxowych. Ewentualnie wspiera też deduplikację na źródle, czyli możemy też ta deduplikacja, która jest tutaj w data domainie zaznaczona taką właśnie inteligentną głową, ta deduplikacja może się odbywać na zabezpieczanych maszynach. W przypadku systemów Networker, NetBackup, BackupExec, Avamar, ta deduplikacja może być na źródle na zabezpieczanej maszynie. I to są właśnie tutaj te dwa ostatnie protokoły. System dyskowy, który wezmę do porównania, jest to system, który ma 120 tera netto pojemności, no bo chcę przechowywać 30 backupów 4-terowych, więc muszę mieć 120 tera netto. Tu nie mam żadnej deduplikacji na zwykłym storage'u. Używam 58 dysków 3-terowych w RAIDzie 6. No i oczywiście tutaj mam podłączenie tylko po sieci FC, ewentualne podłączenie po sieci LAN podnosiłoby mi dosyć istotnie koszty. W przypadku rozpatrywanego i porównywanego do zrzutu danych i przechowywania danych systemu taśmowego będzie to system taśmowy, biblioteka taśmowa o wielkości 40 slotów z jednym napędem LTO5. No i oczywiście ta biblioteka taśmowa może mieć jeden z interfejsów. Tu wybrany interfejs to jest FC, więc albo serwery, które są w FC, mogą zapisywać dane lub inne, które są w LAN-ie, ale poprzez pośrednictwo tych serwerów mających dostęp do sieci SAN, czy być może jest tylko jeden serwer, który ma bezpośrednie połączenie z tym napędem taśmowym, z tą biblioteką taśmową. No i tutaj już przechodzę do meritum, czyli do porównania. Tak? Data domain, jak wspomniałem, 4-terowy, który przechowa mi 30 kopii mojego środowiska 4-terowego. System dyskowy potrzebuje 120 tera netto. System taśmowy to 40, to biblioteka 40 slotów z jednym napędem LTO5. Jaką mam ochronę? Co mi chroni? Jaką w przypadku no, jak awarii pojedynczego elementów? W data domainie jest to RAID 6, jest to ochrona fizyczna plus ochrona logiczna, to co wspomniałem, ta Data Inviolability Architecture, czyli weryfikacja danych po zapisie, tak? To jest to, co posiada data domain. W przypadku systemu dyskowego to mam RAID 6, natomiast no, w przypadku systemu taśmowego nie mam żadnych z tych mechanizmów ochrony, tak naprawdę jedyne co, no to mogę powiedzieć, ok, mam 30 różnych taśm, o ile oczywiście każdy backup zachowuje na innej taśmie, to powiedzmy, że różne media, tak? Mam kilka różnych medii, które, czy mediów, które mnie chronią w przypadku awarii jednego z tych mediów. No, czas backupu, tak? Skąd się wzięły te czasy backupu, jakie parametry założyłem? No, czas backupu data domaina całego środowiska 4-terowego, czyli pełnego zrzutu tego środowiska 4-terowego to 7,5 godzin, systemu dyskowego 6 godzin, taśmowego 18 godzin. Skąd się wzięły te parametry? Ja już pokazuję i tłumaczę. Otóż parametry, które tutaj przyjąłem, to są następujące. Przyjąłem, że data domain posiada wydajność 150 mega na sekundę, średnią wydajność, prawda? On potrafi przyjąć 15 strumieni jednocześnie i łącznie dla tych 15 strumieni dać wydajność 150 mega na sekundę. Przyjąłem system dyskowy 180 mega na sekundę, natomiast biblioteka taśmowa 60 mega na sekundę. Producenci
Wszyscy ci producenci, którzy tutaj są, podają oczywiście wyższe nominalne wydajności. W data domainie ja potrafię uzyskać i 200, i 300, i czasami 500 mega na sekundę, w przypadku deduplikacji na przykład na źródle. Biblioteka taśmowa podaje, przepraszam, napęd taśmowy LTO5. Tu mam wydajność 150 mega na sekundę podawaną przez producentów. W przypadku systemów dyskowych też są większe wydajności podawane, natomiast mówię o średnim. Średnim, dlatego że na przykład w przypadku biblioteki taśmowej, jeżeli będę zapisywał kolejnymi strumieniami, może być strumień, który zapisuje 150 mega na sekundę, może być jeden strumień, który zapisuje 90, a może być i serwer, który zapisuje na ten napęd 10 mega na sekundę, będzie zapisywał 3 godziny z prędkością 10 mega na sekundę, a pozostałe 30-40 serwerów będzie czekać. Tak? Więc średnio, jadąc tą, porównując się do samochodu, który ma różne prędkości, średnia moja prędkość na drodze jest 60 na godzinę, tak bym powiedział, tak? Mimo że chwilowo być może mam dużo więcej. Oczywiście Państwo możecie mieć inne parametry, ja tego absolutnie nie kwestionuję, można tu wstawić dowolny numer. Wystarczy się do mnie zgłosić, ja tego Excela i tą swoją prezentację bardzo chętnie przekażę, bardzo chętnie udostępnię. Można tutaj wstawić swoje dane wydajnościowe, jakie u siebie osiągam. Te dane, które ja wstawiłem, to jest po prostu to, co jest realnie osiągane u klientów. I jest to średnia wydajność, która oczywiście nie jest związana z nominalną wydajnością podawaną przez producentów. Tak? I stąd się biorą, jeżeli ja mam 4 tera danych, mam taką wydajność w megabajtach na sekundę, taką w gigabajtach na godzinę, to wychodzą mi konsekwentnie czasy backupów. Widać wyraźnie, że wstawienie data domaina powoduje automatycznie przynajmniej dwukrotne skrócenie okna backupowego i powód jest prosty: mam wielostrumieniowość, czyli nie jeden strumień 10-megowy wrzucany na napęd taśmowy nie blokuje całego napędu dla 30-40 innych serwerów. Tu w przypadku data domaina ja mogę 15 serwerów jednocześnie backupować. Jeżeli jeden strumień backupuje tylko 10 mega na sekundę, jeden serwer potrafi tylko i wyłącznie z siebie odczytać 10 mega na sekundę i tak zasilić medium backupowe w tym momencie data domaina, tylko 10 mega na sekundę, to nie ma problemu. Będą się backupowały jednocześnie inne serwery, 20, 30, może 100 mega na sekundę i one wysycą mi to urządzenie mniej więcej do tej wydajności, stąd błyskawicznie skraca się czas, skraca się okno backupowe, może nie tego jednego serwera, który ma 10 mega na sekundę, ale całego środowiska okno backupowe na pewno nam się skraca. Wytłumaczyłem, mam nadzieję, skąd wziąły mi się parametry czasowe. Dostęp. Tak jak wspomniałem, w przypadku data domaina mam interfejsy Fiber Channel, mam interfejs LAN, po LANie mogę z deduplikacją na źródle, z deduplikacją na targecie, mogę wybrać sobie co chcę, przynajmniej dla tych czterech aplikacji, które wspomniałem. W przypadku systemu dyskowego i systemu taśmowego jest to po prostu jeden interfejs, w tym momencie Fiber Channelowy. Disaster Recovery. Jeśli mam dwa data domainy w dwóch lokalizacjach, ja mogę replikować dane między tymi data domainami, czyli całe 4 tera danych mogę zreplikować do zdalnego ośrodka, wysyłając tylko 2%, czyli te 80 gigabajtów, które wcześniej Państwu pokazałem, czyli gdyż, no, tak jak wspomniałem, 4 tera dziennego zrzutu powoduje odłożenie na data domainie tylko 2% danych, tak przyjąłem. Taki średni wskaźnik przyjąłem i tylko te 2% jest następnie replikowane do zdalnego oddziału. Widać wyraźnie, że wymagania na łącze są minimalne. W przypadku systemu dyskowego, no tak naprawdę muszę zreplikować no de facto 100% danych, no i kupić, ewentualnie kupić drugi taki sam system po drugiej stronie. W przypadku systemów taśmowych, no gdybym chciał replikować całe 4 terabajty danych do drugiej lokalizacji, no to byłoby czyste szaleństwo, to ja takiej rury no nie jestem w stanie kupić, to koszt tego systemu byłby absurdalny, dlatego w przypadku systemu taśmowego napisałem, że ewentualne disaster recovery jest ręczne, czyli polega na wyjęciu taśm z biblioteki taśmowej, na przykład miesięcznych backupów, tygodniowych backupów i odłożenie ich do, przywiezienie ich ciężarówką do zdalnego sejfu. Ten sejf może być w tym samym mieście, w innym mieście, im dalej, tym oczywiście jest lepiej. Ale oczywiście z tym wiążą się na pewno większe koszty, bo koszt kuriera, koszt ochrony, bo przecież ta taśma musi być w jakimś sensie chroniona. Te dane przecież są dla nas ważne, więc muszą być jakoś bezpiecznie przewiezione. Te koszty oczywiście będą rosły wykładniczo. Jednoczesność backupu i odtwarzania, no oczywiście mam to w przypadku data domaina, ja mogę 15 strumieni backupu uruchomić, w tym konkretnym modelu 5 odtworzenia, no w przypadku systemu dyskowego podobnie, w przypadku systemu taśmowego, no jeżeli już backupuję, to nie mogę odtwarzać, to jest oczywista sprawa. Jeżeli backupuję dane, to nie mogę w tym czasie odtworzyć komuś danych, muszę przerwać backup i uruchomić go od początku.
Koszt data domaina bez żadnego maintenansu, ze wszystkimi funkcjonalnościami, czyli z deduplikacją na źródle, z deduplikacją na targecie, z obsługą Fiber Channela, z obsługą sieci LAN, z replikacją, pełna cena to jest 12 600 euro za to całe urządzenie bez maintenansu. System dyskowy to jest 89 000 euro, ten 120-terowy. System taśmowy 16 400 euro. Państwo możecie powiedzieć, że ok, ceny otrzymywane od dystrybutorów, od partnerów są niższe, tak, zgadza się, natomiast poziom dyskantowania tych wszystkich urządzeń jest bardzo podobny, więc to porównanie jest bardzo fair, tak? Być może ceny transakcyjne są inne, natomiast dyskant, który powoduje dojście do cen transakcyjnych dla wszystkich tych systemów jest bardzo podobny, więc to porównanie cenowe jest absolutnie fair. I teraz porównajmy już tylko koszt, tak? Koszty naszego backupu 4 terabajtów danych, przechowywania przez 30 dni, wykonywania codziennie backupu i koszt rozwiązania na 3 lata. Jak wspomniałem, to są ceny list price'owe tych urządzeń. Maintenance na 5 lat data domaina jest 3000 euro mniej więcej. Maintenance systemu taśmowego 2000 euro. Na 3 lata, już na 3 lata koszt maintenance'u. I teraz ten maintenance jest troszeczkę droższy z uwagi na te wszystkie opcje software'owe, których ja wspomniałem, których system taśmowy nie ma. Replikacja, deduplikacja na źródle, możliwość jednoczesnego backupu polanie, posanie. Wszelkie te zaawansowane funkcjonalności, one po prostu tutaj się wliczają, ich maintenance. Natomiast jeśli ja porównam maintenance samego hardware'u, czyli biblioteki taśmowej i data domaina, ten maintenance jest bardzo, 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 właściwie jest identyczny na 3 lata, tak? Ten koszt będzie identyczny, to koszt software'u podnosi. System dyskowy jest większy, stąd jego maintenance na 3 lata też jest większy. Miejsce w szafie. Jak liczyłem miejsce w szafie? Bardzo prosto. Przyjąłem, że to jest 200 zł, 50 euro za miesiąc za jedno U, tak? Za miesiąc za jedno U, czyli za 3 lata będziemy mieli koszt jednego U 1800 euro, koszt dwóch U, a data domain 160 ma 2 U, to będzie 3600 euro. System taśmowy zajmuje mniej więcej 3 U, koszt tego na 3 lata będzie nieco wyższy, no 3 razy 1800, czyli 5400 euro. Koszt miejsca w serwerowni, no systemu dyskowego będzie już dużo większy, no bo to jest 16 U i to jest mniej więcej 29 tysięcy euro. Ja w tym jednym uwzględniam wszystko. Koszt klimatyzacji, ewentualnego ogrzewania, koszt prądu, wynajmu miejsca i tak dalej, i tak dalej. Uwzględniam po prostu pełny koszt, który się w tym liczy, tak? Podają mniej więcej outsourcerzy i myślę, że to jest w miarę fair. Koszt replikacji, prawda? Bo chciałbym mieć kopię również gdzieś dalej, no bo jednak może się zdarzyć zalanie chociażby serwerowni, nie mówię o trzęsieniu ziemi. Jaki jest koszt posiadania drugiej kopii w zdalnej lokalizacji w przypadku każdej technologii? No w przypadku data domaina sprawa jest prosta. Ja po prostu policzyłem drugiego data domaina w drugiej lokalizacji. To może być lokalizacja o 500 km oddalona między Szczecinem a Rzeszowem, tak? Bo jeśli dodamy te dwie kwoty, czyli koszt maintenance'u na 3 lata i koszt list price data domaina, będę miał mniej więcej 16 tysięcy euro. Ale proszę zwrócić uwagę, ja wtedy nie mam tylko zwykłej replikacji, że obydwa data domainy w obydwu lokalizacjach działają, pracują aktywnie, backupują swoje środowiska, a jednocześnie replikują dane między dwiema lokalizacjami, tak? W przypadku systemu dyskowego, jeżeli kupię już dodatkowy system dyskowy za te 120 tysięcy euro, prawda, dodam sobie te dwie rzeczy, maintenance i koszt jeszcze replikacji, bo tu oczywiście tutaj w tym systemie dyskowym nie ma kosztu replikacji, stąd jeszcze to o 20 tysięcy euro jest większa ta cena list price, no to będę również miał dwie kopie w dwóch lokalizacjach, też active, każdy z tych systemów dyskowych może backupować i replikować, ale soft backupowy nie jest w stanie zarządzać tą replikacją, ja muszę ją ustawić na poziomie, samej macierzy. No w przypadku systemu taśmowego, skąd się wzięło 18 kilo euro? Ja po prostu policzyłem, że koszt wywiezienia jednego zbioru taśmowego do zdalnej lokalizacji to jest 500 euro. 2000 zł mniej więcej, tak? Jednorazowo. I to robię raz na miesiąc, ponieważ mam 3 lata, 36 miesięcy, prawda? Razy 500 euro. Wychodzi mi 18 tysięcy euro, czyli 36 wywiezień tych taśm po 500 euro da mi 18 tysięcy euro na przestrzeni 3 lat.
Być może u Państwa są mniejsze koszty, bo nie wiem, do sąsiedniego pokoju to przenosicie, można to inaczej skalkulować, ale pytanie, czy to wtedy jest disaster recovery, jak jest w tym samym pomieszczeniu. Być może koszt jest większy, bo rzeczywiście między Szczecinem a Rzeszowem, przyjmując, że zapewniamy ochronę w pełni wyposażoną, pod bronią i tak dalej, to na pewno koszt pomiędzy Rzeszowem a Szczecinem nie będzie 500 euro, będzie więcej. Więc ja tu przyjąłem średnio, że to jest 500 euro. I ten koszt moim zdaniem jest w miarę fair. I widzę koszt użytkowania każdego z tych systemów przez 3 lata. Koszt data domaina to 38 tysięcy euro. Koszt systemu taśmowego 45 tysięcy euro. Koszt systemu dyskowego zwykłej macierzy dyskowej jest absurdalny. No to jest 266 tysięcy euro. To na pewno poza budżetem firmy posiadającej 4 terabajty danych. Ale widać wyraźnie, że nie jest prawdą, jakoby systemy deduplikator, jak data domain w długim okresie czasu jego koszt był nawet nie chcę chciałbym powiedzieć istotnie większy, żeby jego koszt był po prostu większy, tak, od systemu taśmowego. To nie jest prawda. Ten koszt przy tych parametrach, które wspomniałem, jest mniejszy. Przy tych parametrach, czyli czasie przechowywania, wielkości środowiska i tak dalej, co więcej, ja otrzymuję zupełnie innej klasy urządzenie o innych parametrach, o innym komforcie pracy. Ja tutaj tylko porównałem twarde elementy, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że ja tu porównałem twarde elementy, czyli koszt zakupu, koszt maintenance'u, który trzeba zapłacić producentowi, miejsce w szafie, replikację. Twarde elementy, ale oczywiście mogę do tego dołożyć mniejsze. Koszt wymiany technologii. No jeżeli dzisiaj ktoś z Państwa ma LTO 2, chce kupić LTO 5, no to ma kłopot, dlatego że LTO 5 nie czyta taśmy LTO 2 i teraz zostają nam dwie rzeczy. Migracja do nowej technologii, to jest duży koszt, prawda, przepisanie wszystkich taśm. Druga rzecz, zostanie z dwiema bibliotekami, tak, z jedną LTO 2, z drugą LTO 5, to jest kolejny koszt, sytuacja jest patowa, tak. W przypadku systemów elektronicznych, no ta migracja jest tak naprawdę, no, błyskawiczna, to jest zmiana czteroterowego data domaina starszej generacji na czteroterowego data domaina nowszej generacji. To jest prosta operacja, tak naprawdę zreplikowania tych danych, tak. No, w przypadku data domaina mamy deduplikację na źródle, prawda, który no, niesamowicie przyspiesza backup, poprawia parametry, zmniejsza obciążenie rur i tak dalej, co ja w tym momencie tego w żaden sposób nie wliczyłem, prawda? I ta wydajność już nie będzie 150 mega na sekundę, tylko urośnie nam kilkakrotnie, 2-3 razy wręcz. Obsługa mediów, tak? No jeżeli no w przypadku systemu taśmowego zepsucie się taśmy i tak dalej, wiąże się po prostu z fizyczną koniecznością wymiany, dołożenie napędu, to rekonfiguracja i tak dalej, i tak dalej. Pewność odtworzenia. W przypadku data domaina, jak wspomniałem, jest to RAID 6. Dwa dyski nam się psują, w dalszym ciągu mamy dane, jeżeli nawet zalejemy całego data domaina, w tym rozwiązaniu było pokazane, że mamy dwa data domainy w dwóch różnych lokalizacjach. System backupowy sam będzie wiedział, który medium jest dostępne i z tego medium, z tego data domaina odtworzy. No oczywiście awaryjność, prawda? No tutaj jest zupełnie inna. Ta pewność, proszę też zwrócić uwagę, że w przypadku systemu taśmowego tutaj był uwzględniony jeden napęd LTO, czyli tak naprawdę jego zepsucie no, oznacza niemożliwość de facto utworzenia backupu. To tak naprawdę tylko w jednej lokalizacji. Tu w przypadku replikacji były uwzględnione dwa data domainy, które obsługują dwie serwerownie, tak? A tu mamy jedną bibliotekę taśmową, która obsługuje tak naprawdę tylko jedną serwerownię. Tak? Gdybym musiał doliczyć jeszcze jeden taki system z jego maintenance'em, no to ten koszt by urósł, czyli na przykład drugi taki system taśmowy do drugiej lokalizacji, no to ten koszt by jeszcze bardziej urósł i de facto byłoby to ponad dwukrotnie drożej w stosunku do systemu data domain. Na koniec chciałem jeszcze przytoczyć opinię klientów. Przytaczam je tutaj oczywiście z pamięci, natomiast oddają one sens tego, co chcieli powiedzieć. Jeden z klientów, ostatnio, z którym ostatnio rozmawiałem, na moje pytanie, czy no nie chciałby jeszcze trzymać tych danych na bibliotece taśmowej, czy nie doliczyć, nie dokwotować mu biblioteki taśmowej, odpowiada nie, absolutnie. Tutaj data domain będzie ostatecznym medium. Teraz, wie pan, backupujemy na bibliotekę taśmową, ale to nic nie daje. Wie pan, co mam na myśli. No, domyślam się, ale już nie kontynuowałem tej dyskusji. Domyślam się, że wiarygodność tych danych jest bardzo niska, że jest problem z dostępem do mediów,
że po prostu jest problem z odtworzeniem, tak? Często też mam wypowiedzi klientów, którzy mówią, że po prostu wolą nie odtwarzać, prawda? Wolą nie mieć świadomości tego, jak jest naprawdę w przypadku używania mediów taśmowych. Inny klient z Wrocławia, kiedy rozmawiałem z nim o wydajności backupu i pytam się, no, który narzekał na to, że nie mieści się w oknie backupowym, na moje pytanie, no okej, okay, jak to jest z napędami taśmowymi, on odpowiedział, że tak, ostatnio kupił dwa nowe napędy taśmowe, ale okno backupowe nie drgnęło. Jeżeli ja mam 200 serwerów, na przykład, proszę sobie wyobrazić, mam 200 serwerów i te 200 serwerów było backupowane dwa napędy, tak? I te dwa napędy były zablokowane przez jakieś dwa strumienie po 10-30 mega na sekundę, tak? To ja dokładam dwa nowe napędy i te dwa napędy będą zablokowane przez następne jakieś bardzo, bardzo wolne maszyny, które są w stanie wolno czytać swoje dane i wolno wysyłać je na napęd taśmowy, tak? Specjalnie mi to okno nie drgnie, może z 8 godzin do 7 godzin, z 20 godzin do 19 godzin. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy. Ja potrzebuję medium, które będzie w stanie przyjąć kilkanaście, przynajmniej kilkanaście strumieni jednocześnie. Jeden z klientów tutaj po prezentacji naszego channel managera Ryszarda Ryguckiego podszedł do niego. Tu nie była żadna tutaj specjalnie tendencyjna prezentacja, ale powiedział: ja też nienawidzę taśm. No, ja nie podzielam tutaj jakichś skrajnych emocji, natomiast no, rzeczywiście jest dużo, dużo firm, być może część z Państwa też tego doświadczyła, która ma bardzo złe doświadczenia z taśmami w kontekście zarówno użytkowania, jak i w kontekście niezawodności. Inny klient tutaj, który koniec końców był zdecydowany na Avamara, powiedział do mnie tak: panie Danielu, proszę mi tak skalkulować Avamara, to jest inne narzędzie deduplikacyjne, tutaj z portfolio EMC, by wyszedł taniej niż biblioteki taśmowe. Ja podam panu wszystko, co pan chce. Koszt maintenance'u tych bibliotek taśmowych, koszt wywożenia taśm, koszt pomieszczenia, w którym muszę przechowywać rocznie, ile za to płacę. Ja chcę pozbyć się taśm w całym okresie przechowywania kopii zapasowych, do których jestem zobligowany w ciągu 5 lat. Tak? Więc widać, że determinacja ze strony klientów rzeczywiście jest bardzo duża. Ja osobiście, oczywiście tutaj proszę mnie też źle nie zrozumieć, ja nie jestem w żaden sposób religijny i nie mam jakiejś ukrytej personalnej niechęci do systemów taśmowych. Podchodzę racjonalnie, tak? Ponad 99% odtworzeń jest z ostatnich 3 miesięcy i te odtworzenia w sensie wydajności, pewności odtworzenia, jakości pracy, jakości wykonywania backupów, uważam, że powinny być przechowywane na urządzeniu data domaina, deduplikatorze. Natomiast jeśli z jakichś przyczyn jesteśmy rzeczywiście w stanie długoterminowo przechowywać kopie backupowe 5-10 lat tylko dlatego, że ktoś nam każe, prawo, wewnętrzne przepisy, ale my i tak wiemy, że do tych kopii nie będziemy sięgać, a może jak sięgniemy, to będzie to raz na rok albo rzadziej, to tak, wtedy jak najbardziej ma to sens. Natomiast w momencie, kiedy my rzeczywiście nawet w ciągu 5 lat realnie korzystamy z tych danych, traktujemy te dane jako realne archiwum, do którego sięgamy, to już w takim przypadku media elektroniczne, w szczególności deduplikatory, czy też inne media, w zależności od tego, czy dane nam się dobrze deduplikują, czy nie, ale media elektroniczne, media dyskowe są na pewno bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. Na koniec raport IDC za pierwszą połowę 2000 roku, który pokazuje po prostu, że EMC no, ma ponad 60% rynku, tak? Jest de facto monopolistą na tym rynku, no, ale naturalnym monopolistą. My tutaj nie mamy żadnych tutaj jakichkolwiek prawnych preferencji. Dlaczego? Sprawa jest prosta. To urządzenie, o którym Państwu mówię, Data Domain, dlatego masz ponad 60% udziału w rynku z uwagi na jakość. Proszę mi wierzyć, tylko z uwagi na jakość. Czy ono jest zapewnione w 50%, czy w 90%, czy w 95%, ono dalej działa bez żadnego problemu. Czy ja wyjmę prąd z niego, czy ja go odłączę od prądu, włożę, ono dalej działa. Z tym nie ma żadnych problemów. I tu bezpieczeństwo tej inwestycji personalne, również, że my sami rekomendujemy, jest bardzo, bardzo duże. Ci, którzy używają data domaina, wymieniają go ponownie na data domaina z uwagi na jakość. Prawda? Z uwagi na jakość to jest podstawowa zaleta, której w trakcie tej prezentacji Państwu na pewno nie pokażę. No tu jeszcze popatrzmy tylko po prostu na cyfry. EMC ma 62%, tak jak powiedziałem, najwięcej na rynku. Ta przewaga jest leciutko większa jeszcze w samych tutaj terabajtach dostarczonych, bo tu jest oczywiście w miliardach dolarów sprzedanych urządzeń.
Jest tak jak wspomniałem, jest to raport za pierwszą połowę 2011 roku, za ten czas te dane mamy, późniejszych danych w tym momencie jeszcze nie ma. Natomiast to, co jest ważne, no, proszę zwrócić uwagę, bardzo ciężko jest utrzymać pozycję lidera, tak wysokiego lidera, de facto monopolisty. To jest strasznie duża trudność, a jednak pomimo tego EMC w dalszym ciągu zwiększa udziały w rynku, tak? W stosunku do 2010 roku jest wzrost o 52%, tak? Więc to świadczy o tym, że te urządzenia po prostu wygrywają jakościowo. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się Państwu pokazać, że nowoczesne systemy zwiększające bezpieczeństwo, zwiększające wydajność z backupu, dające dużo większą elastyczność, większy komfort pracy, w tym momencie są tańsze od standardowych technologii. Warto się nimi zainteresować, warto o nich rozmawiać. Zapraszam do kontaktu. Mail do mnie jest podany. Jeszcze raz dziękuję bardzo za czas i uwagę. Daniel Olkowski.